6 lipca wspominamy błogosławioną Marię Teresę Leduchowską, dziewicę i zakonnicę. Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w Lusdorf w Austrii, dokąd jej rodzice wyemigrowali po powstaniu listopadowym. 21 grudnia 1873 roku została dopuszczona do pierwszej spowiedzi, a 12 maja 1873 roku do pierwszej komunii świętej. Sakrament bierzmowania przyjęła w Pałacu Biskupim 15 lipca 1878 roku. Od najmłodszych lat wykazywała wybitne uzdolnienia literackie, muzyczne i aktorskie. Mając 5 lat napisała mały utwór dla domowników, a jako 9-letnia dziewczynka układała wiersze. Rodzina każdy dzień kończyła wspólnym pacierzem, a w niedzielę uczestniczyła we mszy świętej. Matka, niezwykle czuła na niedole bliźnich, bardzo troskliwa i pogodna, umiała wychować dzieci w karności i sumienności. Ojciec pogłębiał wiedzę dzieci, zapoznając je z historią malarstwa i sztuki, z historią Polski i ojczystą mową. W roku 1873 rodzice stracili po raz drugi majątek na skutek bankructwa instytucji, której akcje wykupili. Ojciec sprzedał więc dobra w Lusdorf i wynajął mieszkanie w St. Pölten. Tu dzieci uczęszczały do szkoły pań angielskich. Z tej okazji Maria Teresa zapoznała się z dziełem Marii Ward, założycielki tej instytucji. Dokumentem z tych lat jest świadectwo szkolne Marii Teresy Leduchowskiej, wystawione w roku 1875, gdy miała 12 lat, na którym widnieją same oceny bardzo dobre. Wielkim przeżyciem dla niej była wiadomość o uwięzieniu w Ostrowie Wielkopolskim jej stryja, arcybiskupa Mieczysława Leduchowskiego. Posłała do więzienia napisane przez siebie wiersze ku jego czci. 2 lata potem witała go radośnie w Wiedniu, gdy jako kardynał zatrzymał się tam w drodze do Rzymu. Pierwszą swoją książkę, Mein Polen, jemu właśnie zadedykowała. Było to sprawozdanie z podróży, jaką odbyła po Polsce, ze swoim ojcem. Miała wtedy 16 lat. W roku 1883 Leduchowscy przenieśli się z Austrii na stałe do Polski, do Lipnicy Murowanej koło Bochni, gdzie ojciec wykupił mocno zaniedbany majątek. Powitali ich chlebem i solą burmistrz miasta i miejscowa ludność. Maria ucieszyła się z powrotu do Polski, miała wtedy 20 lat. Rychło jednak zaznała, jakie są kłopoty w prowadzeniu gospodarstwa. W porze zimowej chętnie zwiedzała pobliski Kraków i brała udział w towarzyskich zebraniach i zabawach. Wyróżniała się urodą i inteligencją, dlatego rychło zdobyła sobie wzięcie. W zimie 1885 roku zachorowała na ospę i przez wiele tygodni leżała, walcząc o życie. Choroba zostawiła trwały ślad na jej twarzy. Organizm był osłabiony, bowiem 6 lat wcześniej Maria Teresa przeżyła ciężki tyfus. To właśnie choroba uczyniła ją dojrzałą duchowo. Poznała marność tego życia i rozkoszy świata. Zrodziło się w niej postanowienie oddania się na służbę Panu Bogu, jeśli tylko dojdzie do zdrowia. Na ospę zachorował także jej ojciec i zaopatrzony sakramentami zmarł. Maria Teresa, sama osłabiona po ciężkiej chorobie, nie była zdolna do prowadzenia majątku. W wyniku starań rodziny cesarz Franciszek Józef I mianował ją damą dworu wielkich książąt toskańskich Marii i Fryderyka IV, którzy po wygnaniu z Włoch rezydowali w zamku cesarskim w Salzburgu. Mimo życia na dworze Maria Teresa prowadziła życie pełne wewnętrznego skupienia. W roku 1886 po raz pierwszy zamknęła się z zakonnicami, które przybyły na dwór arcyksiężnej podatki na misję. Wtedy po raz pierwszy spotkała się z ideą misyjną Kościoła. Jedną z owych sióstr była dawna dama tego dworu, hrabina Gelin. Właśnie w tym czasie kardynał Karol Marcial Levigerie, arcybiskup Algieru, rozwijał ożywioną akcję na rzecz Afryki. Pewnego dnia Maria Teresa dostała do ręki broszurkę kardynała, gdzie przeczytała słowa: komu Bóg dał talent pisarski, niech go używa na korzyść tej sprawy, ponad którą nie ma świętszej. To było dla niej światłem z nieba. Znalazła wreszcie cel swojego życia. Postanowiła skończyć z pisaniem dramatów dworskich, a wszystkie swoje siły obrócić dla misji afrykańskiej.
W tej sprawie napisała też do stryja, kardynała Leduchowskiego, który pochwalił jej postanowienie. Jej pierwszym krokiem był dramat Zaida Murzynka, wystawiony w Teatrze Salzburskim i w innych miastach. Ponieważ obowiązki damy dworu zabierały jej zbyt wiele cennego czasu, zwolniła się z nich. Stanęła na czele komitetów antyniewolniczych. Maria zamieszkała w pokoiku przy domu starców u sióstr Szarytek. Zerwała stosunki towarzyskie i oddała się wyłącznie sprawie Afryki. Na własną rękę od roku 1890 zaczęła wydawać Echo Afryki. Nawiązała kontakt korespondencyjny z misjonarzami. Wkrótce korespondencja wzrosła tak dalece, że musiała zaangażować sekretarkę i ekspedientkę. Jednak widząc, że dzieło się rozrasta, w roku 1893 w numerze wrześniowym Echa Afryki rzuciła apel o pomoc. Z pomocą jednego z ojców jezuitów opracowała statut sodalicji świętego Piotra Klawera. 29 kwietnia 1894 roku swoje 31 urodziny przedstawiła go na prywatnej audiencji Leonowi XIII do zatwierdzenia. Papież dzieło pochwalił i udzielił mu swojego błogosławieństwa. Siedzibą sodalicji były początkowo dwa pokoje przy kościele Świętej Trójcy w Salzburgu. Tam też założyła muzeum afrykańskie. Od roku 1892 Echo z Afryki wychodziło także w języku polskim. Administrację Maria Teresa umieściła przy klasztorze sióstr Urszulanek, gdzie zakonnicą była wtedy jej młodsza siostra Urszula. W roku 1894 Maria Teresa miała już własną drukarnię. Nową placówkę oddała pod opiekę Maryi, wspomożycielki. Echo z Afryki, a od 1911 roku także Murzynek, zaczęły wychodzić w 12 językach. Tu drukowano nadto broszury misyjne, kalendarze, odezwy i tym podobne. A potem także katechizmy i książeczki religijne w językach Afryki. W roku 1921 utworzyła akcję prasy afrykańskiej jako pomoc dla misjonarzy w Afryce. Chodziło o druk książek religijnych w językach tubylczych. 9 września 1896 roku Maria Teresa złożyła śluby zakonne na ręce kardynała Hellera, biskupa Salzburga. W roku 1897 kardynał zatwierdził konstytucję przez nią ułożoną dla nowego zgromadzenia zakonnego. Dzieło miało 3 stopnie. Członkowie zewnętrzni, wspomagający sodalicję, zelatorzy, uiszczający ofiary, same zakonnice, jako człon wewnętrzny i zasadniczy, prowadzące całe dzieło. W tym samym roku Maria Teresa założyła w Salzburgu drukarnię misyjną. W roku 1899 Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, na której czele stał kardynał Leduchowski, wydała pismo pochwalne, a następnie przyjęła sodalicję pod swoją bezpośrednią jurysdykcję. 10 czerwca 1904 roku Święty Pius X osobistym brewę pochwalił dzieło, a w roku 1910 Stolica Apostolska udzieliła mu definitywnej aprobaty. Maria Teresa zmarła w opinii świętości 6 lipca 1922 roku w obecności swoich duchowych córek. 10 lipca złożono jej ciało na głównym cmentarzu rzymskim przy Bazylice Świętego Wawrzyńca. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1945. Papież Paweł VI w świętym roku jubileuszowym w niedzielę misyjną 19 października 1975 roku wyniósł ją do chwały ołtarzy. Ciało błogosławionej Marii Teresy znajduje się od roku 1934 w domu generalnym sodalicji w Rzymie. W czasie Soboru Watykańskiego II biskupi Afryki licznie nawiedzali grób tej, która całe swoje życie i wszystkie swoje siły poświęciła dla ich ojczystej ziemi. W nagrodę za bezgraniczne oddanie się sprawom Afryki Maria Teresa zdobyła zaszczytny przydomek Matki Afryki. Ona także jest patronką dzieł misyjnych w Polsce. W ikonografii błogosławiona Maria Teresa Leduchowska przedstawiana jest w habicie sodalicji świętego Piotra Klawera, czasami z afrykańskimi dziećmi. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Marię Teresę z książęcego dworu, aby żyła jedynie dla Chrystusa i Kościoła, który jest Jego ciałem.
Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy całe nasze życie, przeniknięte Twoją miłością, oddawali na służbę braciom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.